Wszystko jest realne do osiągnięcia, jeśli poza celami określi się sposób dojścia do ich realizacji. Te cele, które zostały przedstawione, są bardzo ambitne. Natomiast myślę, że tak jak w przypadku rozwiązywania każdego problemu, diabeł tkwi w szczegółach. To są problemy, które będą wymagały szeregu zmian organizacyjnych, będą wymagały zmiany podejścia i zmienienia nawyków istniejących w systemie opieki zdrowotnej, będą wymagały pewnej dyscypliny ze strony świadczeniodawców i wreszcie będą wymagały konkretnych środków. Jeśli to wszystko zostanie spełnione, to myślę, że jest szansa na powodzenie. Myślę też, że to, co jest niezbędne do tego, aby ta strategia przyniosła oczekiwany efekt, to jest jej ewaluacja permanentna od samego początku. Od pierwszego dnia realizacji ten program powinien być cały czas monitorowany, czy to, co jest wykonywane w ramach jego realizacji, jest zbieżne z oczekiwaniami, a jeśli nie, to dlaczego i co zrobić, aby było, co skorygować być może w założeniach. Mojemu sercu bliskie są programy profilaktyczne, ponieważ jestem przekonany w sposób dogłębny o ich skuteczności w sytuacji, kiedy są prowadzone w sposób prawidłowy. Narodowa Strategia Onkologii ma być czymś innym od Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Niemniej jednak wydaje mi się, że te kilkanaście lat funkcjonowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych powinno być takim doskonałym materiałem do tego, aby zobaczyć, co nie zostało zrealizowane i dlaczego. Bo ten program się zakończył, czy zakończy za chwilę, ale nigdy nie zrobiono jego audytu. Wydano na jego realizację mnóstwo publicznych środków, nie osiągnięto celów, które były zakładane, natomiast nikt nie pokusił się o to, aby określić, z jakiego powodu niektóre rzeczy, które są bardzo potrzebne, jak chociażby programy profilaktyczne, programy przesiewowe, nie zostały zrealizowane w taki sposób, jaki powinny. Chodzi o to, abyśmy nie popełniali tych samych błędów. Genetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin profilaktyki. Musimy mieć świadomość tego, że każdy tydzień, każdy miesiąc dostarcza nam nowych informacji na temat odkrytych predyspozycji zapisanych w materiale genetycznym danego człowieka. W związku z tym zalecenia i programy, które wiążą się z wykonywaniem badań genetycznych, powinny być niesztywne, ale elastyczne, powinny być cały czas monitorowane pod kątem nowych informacji dotyczących praktycznego zastosowania odkryć naukowych w profilaktyce, bo to jest niezwykle istotne. Tu będziemy mieli do czynienia z osobami zdrowymi, w przypadku których istnieje zdecydowanie większe ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej niż w przypadku całej reszty populacji. My nie potrafimy naprawić tych genów, ale możemy takiej osobie zaproponować reżim badań kontrolnych, który spowoduje, że choroba będzie wykryta we wczesnym stopniu zaawansowania. I tą wiedzę trzeba praktycznie wykorzystywać.